upierzone towarzystwo. Od samego rana budzi mnie melodyjką. Uwijało się wśród tych wielokolorowych liści, ale jak zobaczyło mnie, to ja tylko słyszę. Kiedyś przeczytałem, że na lądchowe ptaki w ogóle nie uciekały przed ludźmi. Tutejsi mieszkańcy mogli je po prostu strącać patykami. W ten sposób znaczna ich część przestała istnieć, po prostu wyginęła. Chyba największy tutaj sklep, taki wielobranżowy. Pamiątki, ale i jedzenie łącznie z alkoholami. Centrum. Centrum miasteczka. Centrum osiedla na wyspie. Sklepiki i restauracyjki. Ta główna część, to taka szeroka, jest niedostępna. Tutaj masz mapkę wyspy. Lotnisko jest na tym przerężeniu w środku. Tam, gdzie czerwone uliczki, ja w tej chwili stoję. A na dole część rezerwatowa. Dwieście metrów w bok, w stronę północną, i jest kolejna plaża, kolejna zatoczka. Oferta bananów. Jedna sztuka i jeden dolar. Stoi sobie przy drodze, nikt tego nie pilnuje. Gigantyczne. Pod dachem stworzonym przez gigantyczne araukarie możesz spotkać miejsce do grillowania. Tak jak tutaj. Stoliczek, ławeczka, grill i drzewo. Po prostu bierzesz i używasz. Kolejna zatoczka. I to samo. No i tutaj jest przykład. Przykład dbania o środowisko. Wchodzisz w rejon zastrzeżony, w rejon chroniony i pierwsze co zrób, to oczyść buty. Solidnie. Szczotka oczywiście stoi. Zaraz za szczotką otwórz proszę te wrota, jak napisali. No i noga na dół do dezynfekcji.
ścieżka, którą obecnie wędruję, jest ku czci tego człowieka. A zobacz, w jaki sposób tę ścieżkę zbudowali. Żeby nie niszczyć podłoża, są deski drewniane, pomosty. A wszystko po to, żeby, broń Cię Panie Boże, nie zniszczyć podłoża i żeby miejscowe żuczki miały swoje dróżki nadal tam, gdzie mają. Spotyka się krzewy na Morzu Nowe i niską roślinność tego typu. O środowisko tutaj dbają. Tam, gdzie można jeździć rowerami, proszę uprzejmie. Ale tam, gdzie asfalt się kończy, zaczyna ścieżka piesza, jest miejsce, gdzie wszystko się zostawia, nawiasem mówiąc, niezamknięte, i po prostu idzie się pieszo, tak jak trzeba. Plaża, którą upodobały sobie żółwie. Najbardziej reprezentacyjnym obiektem sportowym na Lord Howe, czytam to po polsku oczywiście, i jest klub, gdzie grają w kulki. Bowling Club. No, w taki sposób to się odbywa. Specjalne boisko. Duża różnorodność tych kwiatków. Ten czerwony ma około 20 cm średnicy. Gdy słońce znika, kwiatek się zwija. No i jak to na boisku, są tablice wyników. Gdybym nie spojrzał na górę, po tych szyszkach na pewno bym poznał, że są to araukarie. A tutaj są ogromne. Na wyspie nie ma zbyt dużo ulic. Jest praktycznie jedna czy dwie i trochę bocznych rozgałęzień. A reszta, prawie 80%, posiada status prawie że parku narodowego. Oraz znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pomnik przypominający wydarzenia z I wojny światowej. Tablica ogłoszeń. Troszkę zasad, które rządzą tym terenem, a mianowicie jak się poruszać rowerami. Zauważyłem po drodze, że maksymalna prędkość to jest 25. Chyba mil na godzinę. Ogromna. Jedno jest pewne, gdybym nie miał jeszcze 2 miesięcy podróży przed sobą, pewnie mój bagaż by się wzbogacił o 2-3 takie długaśne szyszkogałązki, powiedziałbym. Wyspa Lord Howe, jak mówiłem, czytam to po polsku, i jest nieduża. Ma raptem 14,5 km2 i wymiary 11 km długości i szerokości od 300 metrów do 2 km. A znajduje się na Morzu Tasmana, czy Morzu Tasmańskim, jak zwać,
700 km na północny wschód od Sydney, czyli Pacyfik. Wszędzie daleko. Można tutaj tylko przylecieć lub przypłynąć. Mieszkańców 400. I jedno jest pewne. Znajduje się to na liście UNESCO, dlatego że jest tutaj mnóstwo endemicznych roślin, ale także zwierząt, zwłaszcza ptaków. Większość brzegów jest klifowych, ale znajdzie się też kilka przepięknych plaż z rafą koralową. Australia robi wszystko, żeby ograniczyć liczbę gości. Jednocześnie nie może tutaj przebywać więcej gości niż jest mieszkańców. No i nie ukrywam, że jest to miejsce bardzo drogie. Drogie są nie tylko loty, także hotele. Jest w Australii początek jesieni, a woda jest nadal ciepła. No i ten kolor. Dla mnie jest to jedno z miejsc, które spokojnie można nazwać małym rajem na ziemi. Kiedyś było tutaj tak, że ptaki nie uciekały przed ludźmi. Sklepów praktycznie tutaj nie ma, a jeżeli są, to na pewno posiadają drogowskazy. Chyba skoczę po małe co nieco na wieczór. Jeden z budynków rządowych. No i jest sklep. Stara maszynka do strzelania z czasów I wojny światowej stoi na pomniku właśnie ku czci ofiar I wojny światowej. Oczywiście, jak to wszędzie w Australii, jest pełna cywilizacja, nawet mały szpital. Miejsce lądowania w tej chwili jest restauracją. Śliczny. Główna droga to Lagoon Road. Oczywiście jest również muzeum. Idę dzisiaj w tamtą stronę. Zwłaszcza, że po drodze mam sklepik spożywczy. Tutejsi mieszkańcy zajmujący się biznesem, a praktycznie wszyscy albo pracują na posadach państwowych, albo zajmują się turystami. Podzielili sobie na przykład knajpki na czas otwarcia. Nie wszyscy są otwarci o tej samej porze. Niektórzy na przykład tylko w sobotę i niedzielę. Przypominam, że jest tutaj 400 mieszkańców. 401 dokładnie, 5 lat temu naliczyli. I mają na tej wyspie, w jednym miejscu, nawiasem mówiąc, obok siebie, 3 świątynie, wszystkie chrześcijańskie. Również w tym się znajdzie świętej Agnieszki, katolicki. Największy z nich jest Adwentystów Dnia Siódmego. A drzewka są tutaj, niektóre przynajmniej, ogromniaste. Widocznie nikt ich nigdy nie wycinał. Dlatego drzewa kroczące potrafią mieć te dodatkowe odgałęzienia prawie tak grube jak te główne.
I tutaj przykład knajpki, która jest czynna tylko czasem. Czyli jak konkurować, to tak, żeby nie zabić swojego konkurenta. Tak kwitnie drzewo papai. Do sklepu gdzieś tam na dole może prowadzi także taka ścieżka. Pośród korzeni ogromnego banyan tree prowadzi ścieżka do fizjoterapeuty. Powiedz mi, widzu, jak nie kochać takich miejsc? Nie są zbyt duże. Ludzi czterech, licząc mnie. I naokoło tylko ocean. Takich plaż, nawiasem mówiąc, naliczyłem tutaj 8. Z tego dwie są większe. I tak ogólnie zagospodarowali na tej wyspie około 15% powierzchni. Reszta jest terenem chronionym. A Australijczycy potrafią to robić. Widziałem już ścieżkę, którą wybudowano w postaci drewnianego chodnika po to, żeby roślin nie uszkodzić. Tam troszkę dalej na końcu tego szafiru znajdują się już korale, koralowce i rafa. Ogromne drzewo banian. Drzewo nie pochodzi stąd. Widziałem je po raz pierwszy na Pacyfiku, na Kiribati. Te drzewa potrafią dorosnąć do ogromnych rozmiarów i jeżeli są umiejętnie prowadzone przez ludzi, to potrafią być czymś w rodzaju małego osiedla. Widziałem takie drzewa jako miejsca główne w wiosce, miejsca spotkań.